sponsorem cyklu koncertów Jazz.pl jest PKO Bank Polski. Minęła godzina 18. Ze studia S3 Polskiego Radia melduje się Roch Siciński. Serdecznie witam radiosłuchaczy, internautów, a także publiczność. Dzień dobry Państwu. W naszym jazzowym cyklu koncertowym czas na występ zespołu Rafała Sarneckiego. Muzyka, który lubi sobie komplikować życie. To muzyczne, oczywiście. I nawet nie mam na myśli jego 13-letniego pobytu w Nowym Jorku, choć to też jest dość ryzykowne, acz dobrowolne podniesienie sobie poprzeczki, no bo jednak żył tam w tłumie rewelacyjnych gitarzystów jazzowych. Ta konkurencja była obłędna. Bardziej mam na myśli jego ostatni album, który ukazał się kilka miesięcy temu, A View from the Treetop. To płyta, która jest skomplikowana na wielu poziomach, ale przede wszystkim stoi za nią pomysł, który w teorii brzmi bardzo prosto. Mianowicie Rafał Sarnecki postanowił zainspirować się innymi gatunkami muzycznymi, wziąć z nich konkretne elementy i tak przemodelować, by brzmiało to jak jazz. To w dużym skrócie. I nie jest to odkrycie Ameryki, bo już tak artyści robili. No ale Rafał Sarnecki zdecydował się, że weźmie bardzo konkretne elementy, na przykład country, bluesa czy punk rocka, i tak je utrudni, że będą brzmiały na tyle skomplikowanie, że już musimy to nazwać jazzem. No, przy okazji oczywiście podniósł poprzeczkę kolegom ze swojego zespołu, ale na szczęście kolegów ma takich, że skaczą naprawdę wysoko i temu zadaniu podołali. Dobrze w ogóle mieć pomysł na płytę, bo sami Państwo wiedzą, że tych płyt ukazuje się tak wiele, a nie wszystkie mają na siebie pomysł i ukazują się trochę z przymusu, bo bez płyt nie ma koncertów, nie ma promocji, no ale to jest pomysł, jednocześnie wyzwanie. Jednak drugą cechą Rafała Sarneckiego jest to, że jest muzykiem niezwykle konsekwentnym. To też nie jest często spotykane. Co sobie wymyśli, co sobie zaplanuje, co sobie wymarzy, to realizuje. I pracuje nad tym tak długo, aż będzie w 100% usatysfakcjonowany ostatecznym efektem. A skoro ten album ukazał się na rynku, to znaczy, że Rafał Sarnecki, bądź co bądź perfekcjonista, jest z niego zadowolony. Wierzę, że i Państwo będą zadowoleni z koncertowych wykonań repertuaru zawartego właśnie na tej piątej płycie, płycie A View from the Tree Top. Na scenę zapraszam kwintet Rafała Sarneckiego. Na perkusji zagra Patryk Dobosz. Na kontrabasie Wojciech Pulcyn. Piotr Wyleżoł, fortepian. Łukasz Poprawski, saksofon altowy. I lider Rafał Sarnecki na gitarze. Thank you.
Dobry wieczór Państwu. Rozpoczęliśmy moją kompozycją pod tytułem Three Kingdoms, znaną również jako jedyny normalny utwór na mojej najnowszej płycie. Od tej pory będzie coraz gorzej. Kolejny utwór nosi tytuł Social Media Algorithm. Tak, Social Media Algorithm. W dzisiejszych czasach jest troszkę tak, że muzycy studiują dużo bardziej teorię algorytmów mediów społecznościowych niż teorię muzyki. Takie czasy, trudno. Muzycy, którzy znają się na teorii mediów społecznościowych, algorytmów mediów społecznościowych, odnoszą często znakomite sukcesy, często większe niż ci koledzy, którzy studiują teorię muzyki, harmonii, melodii, teorii, ale oczywiście też praktykę jak najbardziej też, więc ten utwór jest właśnie o tym. Thank you.
Dziękujemy bardzo. Kolejny utwór nosi tytuł Is This a Country Song? Kiedyś zastanawiałem się, jakby to zrobić, żeby grać muzykę awangardową, odjechaną, ale tak, żeby ludzie się nie zorientowali, że gramy awangardową muzykę. Czyli powiedzmy, że mamy jakiś utwór w jakimś stylu. Na przykład niech to będzie tradycyjne reggae. I zaczynamy ten utwór tak powolutku udziwniać. Tak, powiedzmy na przestrzeni 5 minut dodamy jedną nutkę, potem drugą nutkę, potem trzecią, czwartą. Jakby w którym momencie to przestaje być utwór tradycyjny reggae, a w którym momencie zaczyna być utworem awangardowym, eksperymentalnym. Kompozycja, którą teraz zagramy, jest raczej eksperymentalna. Tak, Wojtek i Piotr twierdzą, że ten utwór nadaje się do Mrągowa na festiwal. Ja też nie byłem. Ja nie jestem pewien, ale w każdym razie utwór nosi tytuł Is This a Country Song? Thank you.
Dziękujemy bardzo. Jest taki dowcip, czym się różni gitarzysta rockowy od gitarzysty jazzowego, że gitarzysta rockowy gra 3 akordy dla 30 tysięcy ludzi, a gitarzysta jazzowy gra 30 tysięcy akordów dla 3 ludzi. Okazuje się, że granie 3 akordów nie jest takie proste. Ten utwór, który właśnie zagraliśmy, jest trochę egoistyczny z mojej strony, ponieważ ja rzeczywiście gram w kółko 4 akordy, no potem trochę więcej. Koledzy mają szalone partie. Naprawdę, jakby Państwo zobaczyli, co się dzieje. Naprawdę nie jest to łatwo. Wszystko poprzesuwane, wszystko jakieś dziwne szesnastki. Najlepsze jest to, że oni się nie mylą, a ja się mylę. Zagramy teraz kompozycję, która nosi tytuł Double Digit Inflation. Kiedy ją pisałem, inflacja była jednocyfrowa, ale już zanosiło się na to, że będzie wyższa. Thank you.
from the Treetop. Tak nazywała się kompozycja, która za nami, kompozycja tytułowa z piątej autorskiej płyty Rafała Sarneckiego. Przypomnę skład artystów, którzy dziś dla Państwa grają w cyklu Jazz.pl. Piotr Wyleżał przy fortepianie. Łukasz Poprawski na saksofonie altowym. Wojciech Pulcyn, kontrabas. Patryk Dobosz, perkusja. I Rafał Sarnecki, gitara. Country na Gibsonie, to rzadko spotykana sytuacja. Być może to jest odpowiedź na pytanie w tytule. A View from the Treetop, ostatnia płyta tego właśnie kwintetu. Poprzednia płyta Rafała Sarneckiego nosiła tytuł Climbing Trees. Coś z tymi drzewami jest na rzeczy. Myślę, że większość z nas z dzieciństwa, z dziecięcych eskapad pamięta, że to wspinanie się po drzewach, czyli poprzednia płyta, to zawsze było wyzwanie, ale i przyjemność. Ten widok z góry na osiedle czy okolice to już czysta przyjemność. Najtrudniej było z tym schodzeniem, to najbardziej takie kontuzyjne było, więc ciekawi jesteśmy tytułu szóstej twojej płyty. Zespół Rafała Sarneckiego jeszcze dla Państwa gra, dla słuchaczy radiowej Dwójki również, tam na antenie do godziny 19, ale w streamingu, w mediach społecznościowych Dwójki mamy nadzieję, że zostaniemy nieco dłużej. Kwintet Rafała Sarneckiego, brawa. Thank you.
Dziękujemy serdecznie. To była już ostatnia kompozycja pod tytułem Orlicza Extinction. Jeszcze raz grali dla Państwa Piotr Wyleżał na fortepianie, Łukasz Poprawski na saksofonie altowym, Patryk Dobosz na perkusji i Wojciech Pulc na kontrabasie. Ja nazywam się Rafał Sarnecki. Dziękuję serdecznie. Chciałem podziękować serdecznie programowi Drugiemu Polskiego Radia za zaproszenie. Jest to wspaniała seria. Wielokrotnie, wspaniała seria koncertowa. Wielokrotnie tutaj byłem jako członek publiczności, więc fantastycznie wystąpić po drugiej stronie. Pozdrawiam wszystkich również, którzy oglądają nas online. Dziękujemy serdecznie. Rafał Sarnecki, Quintet. Czy to warto odpinać ten kabel, jak zaraz trzeba będzie przypiąć? Chyba poprosimy o bis w takim razie. Rafał Sarnecki i jego Quintet. Dali się namówić. Dziękujemy bardzo za tak miłe przyjęcie. Zagramy w takim razie jeszcze jeden utwór z nowej płyty. Ten utwór nosi tytuł Jazz Marketing. We'll be right back.
Jeszcze raz dziękujemy serdecznie. Dobranoc. Wojciech Pulcyn, Patryk Dobosz, Rafał Sarnecki, Łukasz Poprawski, Piotr Wyleżuł. Serdecznie dziękujemy za kolejny odcinek w serii Jazz.pl. Dziękujemy też za miłe słowa odnośnie tego cyklu radiowej dwójki. I Państwu dziękujemy za obecność. Jak zawsze Państwo niezawodni. Zapraszamy także za tydzień. Za tydzień młoda siła z południa naszego kraju, zespół Kosmonauci. Jeśli Państwo jeszcze o nich nie słyszeli, to będzie wspaniała okazja, bo warto usłyszeć o nich, a przede wszystkim usłyszeć ich muzykę. Za dziś dziękujemy. Roch Siciński. Do usłyszenia. Do zobaczenia.